Hej, cześć, witajcie z tej strony z Maslo. A w dzisiejszym materiale omówimy sobie ten legendarny procesor, czyli Intel i5-2500K. Przez wielu zachwalany procesor, który super się podkręcał, no i który jest też sercem wielu gotowców z Allegro, które są bardzo źle wycenione. Nie tak dawno temu zapytałem was w ankiecie, który film chcielibyście obejrzeć jako pierwszy. No i cóż, 2500K przejechał się walcem po innych propozycjach. W każdym razie dziś sprawdzimy, jak ten już 10-letni procesor sobie radzi. Ja pierdzielę, to już naprawdę tyle czasu minęło od premiery. i5-2500K zadebiutował w pierwszym kwartale 2011 roku. Oferował 4 rdzenie, 4 wątki, miał bazowe taktowanie 3,3 GHz i odblokowany mnożnik, co oczywiście pozwalało go kręcić. No i ten procesor był wykonany w 14 nanometrach. A nie czekaj, w 32 nanometrach! Wiecie, bo Intel i te 14 nanometrów już mi tak, wiecie, się w głowę wryło i tak z rozpędu... No dobra, wiem, nieśmieszny żart. No tak to jest, jak się próbuje być śmiesznym na siłę. Ale może ktoś z was się uśmiechnął chociaż? W każdym razie, ten procesor obrósł legendy przede wszystkim dlatego, że bardzo dobrze był wyceniony w swoich czasach, no i kręcił się niesamowicie dobrze. No i właśnie z racji tego pomyślałem, że kupimy takiego proca, kupię płytę i po prostu go będziemy podkręcać. No i dzisiejszy film sponsorowany jest przez... mnie! Co? Już myśleliście, że będzie jakieś lokowanie, tak? Nie tym razem. Ale możecie na przykład suba i lajka zostawić, to będzie mi miło. Sam 2500K kosztował mnie 90 zł plus przesyłka. Procesor sam w sobie ma, myślę, okej cenę, chociaż pewnie jak dobrze poszukacie, to uda się go taniej wyrwać. Natomiast płyty główne to Płyty główne to jest po prostu dramat. Z racji tego, że chciałem naszego 2500K ekstremalnie podkręcać, no to celowałem raczej w chipset Z68 i Z77, żeby po prostu płyta miała dobrą sekcję zasilania. I wiecie, myślałem, że kupimy taką płytę, która nazywa się Asus Sabertooth, która wygląda po prostu jakby krzyczała: podkręcę ci tak mocno procesor, że się wywalisz. Z taką drobną różnicą, że wywaliłem się w momencie, jak zobaczyłem cenę. To ten, jak to młodzież teraz mówi, yikes. Jednak nie wywaliłem się na tyle mocno, żeby faktycznie takiego Sabertootha kupić. Okazało się, że gdy poszukałem troszeczkę bardziej, to udało mi się dorwać taki pakiet płyty ASRocka Z77 Extreme 3 wraz tam procesorem Pentium i jeszcze 4 GB RAMu. Za cały zapłaciłem 250 zł, więc no uznaję, że to była w miarę... spoko oferta, chociaż wiecie, no w tamtych czasach płyty ASRocka były takie, no wiecie, takie sobie. Do płyty oczywiście dowaliłem 16 GB RAM-u DDR3 1600 MHz, bo w sumie z tego co czytałem, to Sandy Bridge nie bardzo chciało iść powyżej tam 1800 i to też te 1800 z hakiem udało się wyciągać zwykle, gdy mieliśmy tylko 2 kości, na 4 to już nie bardzo chciało działać, więc stwierdziłem, że kości 1600 będą jak najbardziej zdrowym takim złotym środkiem do tej platformy. W sumie dość sporo zastanawiałem się, jaką kartę graficzną wziąć do tego testu, bo zwykle gdy testuję procesory, no to zawsze biorę RTX-a 3080 po to, żeby nie ograniczać procesora. No ale ładować 3080 do 2500K, bo jeszcze będę miał flashbacki z innego procesora. Więc finalnie stwierdziłem, że weźmiemy coś bardziej przyziemnego, ale coś na tyle mocnego, żeby też faktycznie procesora nie ograniczało, czyli wziąłem RTX-a 2060 Super, który jak sam zresztą zobaczycie, nie był też często wykorzystywany na 100%. Zerknijcie sobie jeszcze na szczegółowy spis części, które zostały użyte w tym materiale, no i nie przedłużając dalej, lecimy z testami. Zaczynając od gier Control na ustawieniach wysokich, nawet jakoś śmiga w tej lokacji testowej, był w stanie nawet wykorzystać 100% karty graficznej, co było dla mnie trochę zaskoczeniem. Nawet po włączeniu DLSS i ray tracingu wszystko trzyma się całkiem nieźle. No, naprawdę dobry start. Jednak w Cyberpunku 2077 nie jest tak różowo i w mojej lokacji testowej, cóż, no gra daje bardzo mocno w kość temu 2500K. Klatki nie są stabilne, lata to wszystko od 45 fps do 14. Zejście na ustawienia średnie czy niskie praktycznie nic tutaj nie pomaga, bo problemem ewidentnie jest wydajność
większość CPU. Cóż, wracając na Ultra, jazda samochodem przez miasto też daje niezły wycisk dla procka, no i występują tutaj liczne przecięcia. Jednak w takim cyberpunku można sobie ustawić blokadę na 30 fpsów i powiem Wam, że to pomaga uniknąć aż tak nagłych, gwałtownych cięć i w sumie myślę, że na upartego tak ta gra byłaby nawet do przejścia. A skoro o przejściach mowa, to przechodzimy do Doom Eternal, który słynie z dobrej optymalizacji i to widać, bo gra śmiga naprawdę całkiem nieźle na ustawieniach Ultra Koszmar, chociaż mimo to nie byliśmy w stanie wykorzystać pełni potencjału naszego GPU. I ku mojemu zaskoczeniu wyniki nawet nie odbiegają jakoś bardzo od siebie w późniejszych lokacjach gry, w których dzieje się zdecydowanie więcej. Forza Horizon 4 działa również bardzo dobrze na ustawieniach Ultra, jednak z odblokowanymi klatkami wyciągamy około 87 fpsów średnio, jednak gra cierpi wtedy na takie dziwne jakby spowolnienia, no i po prostu procesor momentami nie wyrabia. Kartę wykorzystujemy w okolicach 60%. Zdecydowanie lepiej w tej grze jest zablokować klatki na wartości 60 i dopiero wtedy w bardziej zatłoczonych lokalizacjach możemy zauważyć jakieś minimalne spadki. Red Dead Redemption 2 słynie z tego, że również wyciska siódme poty z komputerów. Na ustawieniach domyślnych, cóż, wyciąga 42 FPS-y średnio. Jednak użycie karty oscyluje w okolicach 40%. No więc cóż, procesor jest tutaj ewidentnym wąskim gardłem. Test bez Wiedźmina 3 się nie liczy, co nie? Wiedźmin 3 śmiga całkiem nieźle na ustawieniach Uber w miejscówce procesorowej, chociaż no zauważalne są często przecięcia w momencie doładowywania świata. No i procek delikatnie czasami tutaj się gubi. Jednak co bardzo mnie zaskoczyło, to to, że tak intensywna gra jak Apex Legends śmiga zaskakująco dobrze na ustawieniach wysokich. Średnio wyciąga 113 FPS-ów i nawet w bardziej gorących momentach klatki mocno nie spadają i spokojnie da się grać. To naprawdę miłe zaskoczenie. Nie mogę jednak tego samego powiedzieć o Fortnite, który na ustawieniach epickich strasznie wszystko przycina. Do tego stopnia, że no nie ma szans nikogo zabić. Jednak w momencie, gdy zablokujemy sobie klatki na 60 i zrzucimy ustawienie na średnie, no to wszystko działa dużo, dużo lepiej. No i tym razem bez problemu byłem w stanie pozabijać paru graczy. Jednak wiemy, dlaczego wszyscy się tutaj zebraliście. Nikogo nie obchodzi 2500K bez podkręcania. Więc teraz pokażę Wam, jak wyglądał ten niesamowity proces overclockingu. Wracając na ziemię, samo OC udało mi się wbić na równe 5 GHz przy zwiększeniu napięcia o około 200 mV. Fortis 3 też sobie dzielnie poradził z tym prockiem, bo temperatury nie przekroczyły 82 stopni podczas testu w Cinebenchu R20, a w grach z reguły jest chłodniej, bo w okolicach 70. Przyrost w takiej wydajności syntetycznej mierzonej w Cinebenchu jest konkretny. Przeskoczyliśmy z 945 punktów na aż 1402. Nice! Tutaj rzeczywiście to podkręcenie całkiem sporo dało. Jeśli natomiast chodzi o wydajność w grach po overclockingu, nie będę Was zanudzał tutaj tymi wszystkimi grami, które testowaliśmy wcześniej. Je podsumujemy sobie na wykresie, a teraz skupimy się na trzech grach, które moim zdaniem zyskały najwięcej po overclockingu. No, różnice widać przede wszystkim w grach, które nie wykorzystywały GPU na 100%. Cyberpunk na Ultra w tym samym miejscu działa teraz sporo płynniej, chociaż oczywiście i tak miejscami zdarzają mu się gwałtowne spadki. No ale teraz przynajmniej jeżdżąc sobie po mieście nie mamy aż tak gwałtownych ścinek, no i przy zablokowaniu na 30 klatkach na sekundę, no to w ogóle byłby totalny relaks. Wiedźmin 3 w Nowigradzie też działa jakby jakoś lepiej, mimo że CPU dalej jest żyłowany na 100%.
No i to samo Fortnite. Teraz mogłem dla przykładu grać z odblokowanym klatkarzem na ustawieniach średnich i działało to sporo lepiej, chociaż osobiście i tak poleciłbym zablokować te klatki na 120. Zerknijcie sobie jeszcze teraz na wykresy, jak sytuacja wyglądała przed overclockiem i po overclocku. W grach takich jak Control praktycznie nie widzimy żadnej różnicy, minimalne wzrosty na 1% low, natomiast w innych tytułach takich jak Cyberpunk, Doom czy Forza, widać czarno na białym, że overclock rzeczywiście nam tutaj sporo pomógł. I powiem wam, że po tych testach zacząłem się zastanawiać, jak w ogóle i5 2500K wypada w porównaniu do nowszych procesorów. No i wrzucę wam teraz wykres z wybranymi procesorami, które można tutaj porównać. Najlepiej myślę porównać to do Ryzena 3200AF czy do Xeona, którego jakiś czas temu montowałem mojemu kuzynowi. No i wypada on też zdecydowanie lepiej niż Celeron czy Pentium, którego Intel obecnie sprzedaje. Sam Ryzen 1200AF myślę, że jest dość interesującą propozycją. On mniej więcej kosztuje w okolicach 300 zł, używany z tego co się orientuję, natomiast 2500K kosztuje 90 zł, powiedzmy, przynajmniej ja za tyle kupiłem, więc tutaj przepaść cenowa jest spora. Pamiętajmy jednak, że sam Ryzen działał bez overclocku, a można go zrobić, to jest pierwsza sprawa, ale druga sprawa jeszcze chodzi o samą platformę. Ja za płytę główną musiałem zapłacić 250 zł używaną. W przypadku płyt pod Ryzena można kupić płyty B450 właśnie mniej więcej w tej samej cenie, z taką różnicą, że są to po prostu płyty nowe. Oczywiście wiem, pamięć DDR4 też swoje kosztuje i jest ona droższa niż DDR3, ale tak z trzeciej strony patrząc na to wszystko, to platforma z Ryzenem jest bardziej nastawiona pod rozbudowę. To znaczy, możemy sobie tam w przyszłości wrzucić przykładowo takiego Ryzena 3600. Taka tania płyta na B450 bez OC powinna sobie spokojnie z takim prockiem poradzić. Myślę, że jeżeli macie naprawdę wąski budżet, to 2500K może być całkiem rozsądnym pomysłem, jeżeli faktycznie wysnajpicie procesor tanio i płytę też wysnajpicie tanio. Natomiast jeżeli ktoś z was miałby troszeczkę większy budżet, to sugerowałbym, żebyście poszli po prostu w coś nowszego, będzie to wam po prostu prościej rozbudować. Dłużej taki PC będzie działał lepiej. A co do osób, które używają nadal 2500K, a wiem, że takich jest sporo, bo pod ostatnim postem naprawdę sporo się takich osób zameldowało. Tak więc powiem wam, że jestem naprawdę pod wrażeniem. Autentycznie, nie spodziewałem się, że ten procesor pozwoli nam na uruchomienie każdej współczesnej gry z Cyberpunkiem na czele. Jasne, nie uzyskujemy jakichś kosmicznych ilości FPS-ów, tak? Ale z drugiej strony, tak patrząc totalnie na spokojnie, to do takiego casualowego grania to jest naprawdę całkiem niezła opcja. Nadal gracie w LoL'a, w Valoranta, Apexa, jakieś inne e-sportówki, to wszystko będzie wam śmigać. Dopiero na takim Cyberpunku ten procesor się zacznie wykładać. Nawet w Red Dead'a możecie popykać, w Duma. Ten procek ma 10 lat. To jest dla mnie po prostu imponujące. I myślę naprawdę, że taki zestaw, jeżeli ktoś z was dorwie tak jak ja, mniej więcej w okolicach tych 340 zł, proc plus płyta, to jest to w miarę okej. Nie jest okej w momencie, gdy mamy to w gotowcach z serwisu aukcyjnego za 3 koła. No i odpowiadając na pytanie, jaką kartę graficzną bym polecił do takiego procesora na dzień dzisiejszy, jest parę fajnych propozycji. GTX 970 myślę byłby bardzo spoko, GTX 1060 6GB mega popularna karta myślę spoko by działała z tym prockiem, Radeon RX 480 8GB też myślę całkiem fajna konfiguracja by to była. Maksimum osobiście co uważam to jest GTX 1660. W RTX-a już bym nie szedł, bo jak sami widzieliście dzisiaj na tych testach, zależy to od gry, tak? Ale nie będziemy w stanie wykorzystać pełni potencjału tej karty, więc będziemy zostawiali trochę wydajności, więc moim zdaniem bez sensu. I myślę, co może zaskoczyć niektórych z was, będę tego 2500K używał. Do czego? To jest akurat zabawna sprawa, bo tak się składa, że planuję właśnie z tej płyty i z tego procesora zbudować komputer stacjonarny, który zawiozę sobie potem do swojego domu rodzinnego. Prawdopodobnie tata będzie używał tego komputera do przeglądania internetu. Ja sobie tam wrzucę GTX 780, tak żebym mógł sobie po prostu popykać w ligę w domu, tudzież w jakieś inne lżejsze tytuły. I myślę, że taki 2500K jeszcze jakiś czas będzie tam sobie nieźle śmigał.
A tymczasem ja bardzo dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Do zobaczenia w kolejnych. Na razie. Bios.